Mam tutaj pytanie z czatu. Witam pani doktor. W takim razie rozumiem, że sztuki mantryczne i radiestezja wymieniane razem z terapiami naturalnymi jako części składowe nurtu medycyny naturalnej są zwyczajnym nadużyciem terminologii leczniczej. No myślę, że tak, no bo radiestezja to jakieś, prawda, różdżka i tam, prawda, wykrywanie jakiejś wody i tak dalej, więc raczej bym tego do metod leczenia w ogóle nie zaliczyła. A co z homeopatią? No homeopatia gdzieś tutaj oscyluje na obrzeżach po prostu leczenia. Są nawet lekarze, którzy się zajmują homeopatią. Są jakieś towarzystwa, które organizują szkolenia z tej homeopatii dla lekarzy chcących. Ja nawet znam po prostu osobiście jednego lekarza, który praktykuje homeopatię, ale który już jakby odżegnuje się od leczenia tradycyjnego, bo się skoncentrował tylko i wyłącznie tej homeopatii. Tak? Czyli jakby tak by ta wiedza homeopatyczna w ogóle nie jest zbieżna z naszą wiedzą medycyny akademickiej. No są niektóre schorzenia, które, jak ludzie twierdzą, leczenie homeopatyczne im pomaga. Są to jakieś sprawy przewlekłe, jakieś infekcyjne, dajmy na to, jakieś bóle głowy, jakieś problemy miesiączkowe, przewlekłe sprawy takie, gdzie nie ma jakichś tam radykalnych zaostrzeń i ci ludzie twierdzą, że im ta homeopatia pomaga. Może bardziej pomaga wiara po prostu, że chodzą do tego homeopaty, on ich bardzo dokładnie wysłucha, zbierze wywiad, zaordynuje odpowiednie dla nich, specjalnie dla nich przygotowane preparat, więc może takie zaopiekowanie się jakby tym pacjentem tutaj też jest ważne, że to działa tak, nie sama homeopatia jako taka, tylko jakby cała też ta otoczka, która jest wokół niej.